Oglądajcie Piast Gliwice TV. Na 7 Pogoń Szczecin 13 punktów. Na 8 GKP 13 punktów. Na 9 Ruch Radziąków Wieczna z dorobkiem 9-punktowym. I na 18 z jednodorobkowym punktem Dolka. Szanowni Państwo, taki mały komunikat. Jutro o godzinie 11 na bocznej tłucie boiska. Szanowni Państwo, skład drużyny gości Piast Gliwice. Z numerem 1 Kała. Z numerem 11 Mariusz Buszalik. Numerem 20 Jakub Bicków. Numerem 6 Mariusz Zganiacz. Numerem 30 Silva Kuliori. Piłkarze Piasta zapowiadali, że do Nowego Sącza przyjeżdżają po komplet punktów. Po pierwszych 45 minutach można było sądzić, że słowa dotrzymają. To oni stworzyli trzy sytuacje, po których mogły paść gole dla gości. W drugiej odsłonie gra się nieco wyrównała. Już na początku drugiej połowy gospodarze mieli wyborną okazję, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W świetnym jednak stylu rzut karny wybronił Jakub Szmatuła. Ostatecznie skończyło się podziałem punktów i bezbramkowym remisem, z którego chyba należy się cieszyć. Na pewno widać, że Sandecja jest to bardzo dobry zespół. Nieprzypadkowo znajduje się na tak wysokim miejscu i na pewno mecz mógł się podobać kibicom, bo akcji było bardzo, bardzo dużo i my mieliśmy swoje okazje do tego, żeby przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale również dzięki naszemu dobremu bramkarzowi Kuba obronił rzut karny. Myślę, że słusznie podyktowany i myślę, że na pewno tutaj można się zgodzić, że mecz był bardzo, bardzo wyrównany i mogło się dzisiaj tutaj różnie toczyć, jeżeli chodzi o to, gdzie te trzy punkty zostaną. Myślę, że sprawiedliwy remis. No, mimo tego, że było wynik został 0-0, to wydaje mi się, że mecz był emocjonujący. Z jednej i z drugiej strony były sytuacje, w pierwszej połowie po dwie, powiedziałbym czyste z jednej i z drugiej strony, w drugiej troszeczkę my mieliśmy jakby tych sytuacji więcej. Mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, zresztą w przerwie powiedziałem, że tu zadecyduje najprawdopodobniej jedna bramka. Czy my byśmy ją stracili, czy strzelili, to przypuszczam, że ta drużyna by ten mecz wygrała i by osiągnęła 3 punkty. W myśl zasady, że nie wygrywasz meczu, czy nie możesz wygrać z różnych przyczyn, to przynajmniej z remisu i z takim zespołem jak Piast Gliwice na pewno wstydu nam tutaj na naszym boisku nie przynosi. Na pewno jeden punkt no jest jakąś tam cenną zdobyczą. Wiadomo, przyjechaliśmy po 3 punkty, ale no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. No ale razimy nieskutecznością i chyba to największa bolączka nasza w tej chwili. Gramy kolejny mecz na zero, z przodu nie strzelamy i wracamy z niedosytem do domu. Czy boisko jest ciężkie, grząskie, wchodzi w nogi zmęczenie. Graliśmy piłką, zmęczenie się z minuty na minutę nakładało i myślę, że to jest pokłosiem tego, jak w tej chwili się czuję. Cieszę to, że Kuba wyczuł uderzenie i obronił ten rzut karny. Dzięki temu zachowaliśmy jeden punkt. Na każdym będziemy, żeby wygrać, ale no, Sandecja jest bardzo dobry zespołem, co pokazała w tamtej rundzie nawet. No, ciężko było, ale myślę, że nie było za dużo sytuacji, Sandecja bodajże nie miała. No ale byłem skoncentrowany cały mecz. Dużo trenujemy te rzuty karne na treningach. Na treningach wychodzi to w miarę dobrze. No podjąłem decyzję, obroniłem, z tego jestem zadowolony. Po prostu poszedłem
poszedłem, bardzo, bardzo mocno się wybiłem w prawą stronę, w lewą stronę moją. Akurat tam uderzył lewą nogą. No, wybiłem na poprzeczkę jeszcze, no, strzał dosyć ciężki był, ale no, jestem zadowolony z tego. Że ten punkt napawa nam takim optymizmem, nie straciliśmy bramki, co prawda nie strzeliliśmy, ale mamy teraz mecz z Wartą Poznań, który musimy wygrać. Na pewno będzie też ciężki mecz, ale no, zrobimy wszystko, żeby wygrać. Wydaje mi się, że z perspektywy meczu dobry. Na pewno sytuację mieliśmy ku temu, żeby strzelić bramkę w pierwszej połowie. Druga, może tam poza chyba Kuba Biskup miał sytuację taką, ale wydaje mi się, że z perspektywy meczu no punkt jest dobry. Na pewno są to zawodnicy, którzy gwarantują jakiś poziom bardzo wysoki piłkarski i tutaj na pewno w jakim stopniu, szczególnie Kuba Smetała. No dzisiaj nam podszywało trochę plany, bo kontuzja bardzo szybka. Można powiedzieć, że ledwo co wszedł w mecz. Prawdopodobnie naciągnięcie mięśnia dwugłowego i no, zmiana od razu. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę, to wczoraj bardzo, bardzo źle się poczuł już na treningu i z nami tutaj nie przyjechał. Na pewno są to usłabienia, ale z drugiej strony mamy taką kadrę szeroką, że pokazał to chociażby Pietroń, który wszedł i grał bardzo, bardzo dobrze. W przebiegu tego spotkania i po tym niewykorzystanym rzucie karnym no trzeba się z tego remisu cieszyć, bo jest to, jakby nie powiedzieć, nasz bezpośredni sąsiad w tabeli, także gdyby ten mecz dzisiaj potoczył się nie po naszej myśli, czyli jeżeli byśmy ten mecz przegrali, no Sandecja odskoczyłaby nam no, już na 6 punktów. Mieliśmy swoje sytuacje, w których powinniśmy strzelić bramki, no ale